Cześć dziewczyny, witamy Was z Izą Dębińską Położną na kolejnym filmie ćwiczeniowym. Dzisiaj pokażemy ćwiczenia, jak dbać o brzuch po ciąży, a przede wszystkim powiemy o tym, co zrobić, żeby uniknąć przepukliny pępkowej i żeby nie dopuścić i zmniejszać rozstęp mięśni prostych brzucha. Tak, Iza? Tak. To pokażemy. Ten wystający brzuch po porodzie jest zawsze takim czynnikiem, do którego panie się chcą odchudzać, a nie zawsze jest to przyczyna po prostu nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, tylko przyczyna, z którą będzie trzeba czasami popracować na rehabilitacji. I dzisiaj o tym powiemy i pokażemy, co robić już w szpitalu po porodzie. Od razu zaczynamy o siebie dbać i wykonywać odpowiednie ćwiczenia. Ja myślę, że powinniśmy zacząć od tych pierwszych chwilach po porodzie czy po cięciu cesarskim. Po porodzie jest tak, że już po 2 godzinach od porodu staramy się kobiety mobilizować do ruchu, tak, uruchamiać. Po cięciu cesarskim jest to czas około 6-8 godzin i tutaj pierwszym ważnym elementem w okresie w ogóle całego połogu, niezależnie od porodu, będzie kwestia kładzenia się i wstawania. Także myślę, że może Żola teraz zaprezentować, jak kobieta w ciąży, po porodzie, po cięciu, z nacięciem, bez nacięcia krocza powinna się układać do leżenia. A to już znamy z poprzedniego filmiku. Mhm. Czyli na boczek i powolutku podpieramy się rękoma, kręg po kręgu i dopiero. I tak samo w tej pozycji będziemy się pionizować, czyli Ola się będzie na wydechu odpychała i powolutku, powolutku do góry. Mhm. I znów powróć Ola i z tej pozycji przetoczysz się na plecy, bo chcemy tą pozycję w tym momencie osiągnąć. Teraz to oczywiście no już po porodzie parę lat to nie jest problem, ale pamiętam, że jak urodziłam dzieci cesarskim cięciem, to uczyłam się podnoszenia i kładzenia i to był dla mnie bardzo duży wysiłek. Wysiłek też jakby mamy wrażenie, że to ciało, ten brzuch żyje swoim życiem. To jest w ogóle takie nie moje, poza mną. Może być też tak, że jak jeszcze zaśmiejesz się intensywnie, zakaszlesz, to ten poczujesz, że ucieka ci mocz, że w ogóle wszystko tam się obniża. Takie pierwsze zerknięcie właśnie. Tak. Ojeju, to mój brzuch. No i też to pierwsze zerknięcie trzeba zrobić odpowiednio, żeby nie wypychać tego brzucha jeszcze bardziej, nie rozprężać kresy i nie wypychać na miednicy, tylko zaangażować go odpowiednio. Jeżeli będziemy po porodzie drogami natury, gdzie nie będzie żadnych urazów, nacięcia, szycia krocza czy jego pęknięcia, to już takie ćwiczenia w łóżku możemy wykonywać po tych 2 godzinach. Od razu. Po cięciu cesarskim, w momencie, kiedy jakby ten czas tego płaskiego leżenia 6-8 godzin minie, też możemy sobie angażować, aczkolwiek ruchy kończyn już nawet wcześniej. I teraz pierwsze co, na co powinniśmy zwrócić uwagę po porodzie, czy właśnie po tych 6-8 godzinach po cięciu, to jest zaangażowanie mięśni brzucha do pracy. Na pewno nie będziesz mogła robić brzuszków zaraz po porodzie, bo tego absolutnie nie chcemy. Natomiast spróbuj. A kiedy będę mogła robić brzuszki po porodzie? Pytanie, po co w ogóle je robić? O! Pytanie, po co chcesz je robić, bo... No, żeby mieć mocny, płaski, jędrny brzuch. Wtedy potrzebujemy treningu funkcjonalnego, który angażuje mięśnie głębokie, a nie tą kratkę na wierzchu. Ta kratka na wierzchu będzie też zależna od ilości tkanki tłuszczowej. Jeżeli będziemy robić ćwiczenia funkcjonalne, stabilizujące głębokie mięśnie, uruchamiające głębokie mięśnie do pracy, to zarysowanie mięśni brzucha też nam się pojawi, tylko to będzie zależne od tego, czy my tą tkankę mamy, czy nie. Czyli Iza, możemy zaryzykować stwierdzenie, że tak naprawdę wykonywanie brzuszków, tak zwanych crunchów, jest nam niepotrzebne i to możemy tak mieć ładny brzuch, nie wykonując właśnie tych prawda setek jest taka, powtórzeń. Że brzuch robimy w kuchni. O! I tak, to mi się podoba. Więc może być tak, że tego ja jestem przykładem, że mam bardzo silne mięśnie brzucha, bardzo funkcjonalne, ale łasuchostwo daje o sobie znać i niestety ta rzeźba nie jest zarysowana. I teraz na przykład mając czy my potrzebujemy właśnie kobiety, pytanie, czy potrzebujemy no, ale to już rzeźby? Jakby, no, walory estetyczne, tak, w to nie wchodzimy. Jedna ale jeżeli, fajnie lubi, druga nie. Tak, jeżeli dla mnie celem jest tylko zarysowanie kratki, wtedy przede wszystkim kuchnia. Trzeba zwrócić uwagę na tą dietę i odpowiednio treningowo też się prowadzić. Ale to inny temat. Ale to inny temat. Inny filmik. Pytanie też o kwestię, na ile faktycznie jest to seksowne. Natomiast jeżeli chcemy mieć ten brzuszek tylko zarysowany, to przede wszystkim musimy pracować nad jego funkcjonalnością i siłą w połączeniu z kuchnią i nie będziemy musiały tych brzuszków wykonywać, bo w ogóle ich nie potrzebujemy. Super. Dobrze, i teraz połóż sobie Ola ręce na brzuchu.
I zrób takie proste ćwiczenie, które możemy robić zaraz po porodzie. Spróbuj wziąć wdech tak, żeby brzuch się zrobił takim dużym balonikiem. I teraz wydychaj poprzez usta tak, żebyś czuła, możesz sobie pomóc rękami, że brzuch się zbiera do dołu, do środka, ale też mięśnie proste brzucha się chcą ze sobą jakby złączyć, zbliżyć. Wdech. Sklejam je. Tak, tak jakbym je chciała. Mogę sobie nawet właśnie rękoma spokojnie pomóc. Wdech robimy duży i z wydechem, tylko nie wciągaj pępka do kręgosłupa. Staraj się przy tym wydechu, kiedy zbierasz ten brzuszek, pomyśleć, że pępek idzie do żołądka, do góry. Nie wklejaj też kręgosłupa na siłę w podłogę. Ten kręgosłup ma być naturalny, czyli ani nie wciśnięty, ani nie odklejony maksymalnie. Myśl o pępku, że z wydechem, kiedy mięśnie proste brzucha, czyli te dwa pasy się zbliżają, pępek pociągam do góry. Tak jakbyś otulała siebie, jakbyś leciutko ściągała taki gost. Możesz sobie wrócić do stanu sprzed ciąży i wyobrazić sobie, że chcesz dzidziusia jeszcze raz otulić mięśniami i pójść w kierunku góry. I teraz pracując w ten sposób, pozwól sobie jeszcze poczuć, że twoje spojenie łonowe, kolce biodrowe też idą zbliżają się i idą ku górze. Nie zaciskaj pochwy tutaj z zewnątrz, gdzie możesz siebie dotknąć, tylko raczej pomyśl tym szczytem pochwy, tą całą rurką, która jest w środku, że ją chcesz pociągnąć do góry, razem ze zbliżeniem mięśni brzucha i podciągnięciem, czyli taka winda w górę. Tylko poprzez oddech. Ale takich powtórzeń robimy, żeby się też w głowie nie zakręciło. Spokojnie możesz zrobić 15 powtórzeń albo tyle, ile czujesz oddechowo. No wiadomo, po porodzie jest zmęczenie, może się pojawiać anemia, więc ona nam też nie będzie sprzyjała, albo jeżeli była w ciąży, ćwiczeniom oddechowym. Jeżeli jest zbyt trudno oddechowo, to zmniejsz siłę, moc oddechu, a bardziej zaangażuj mięśniowo. Tak? Czyli w ogóle tutaj kwestia, czy ty w ogóle czujesz, że brzuch się napina. Staram się nie napinać brzucha. Znaczy w sensie takim, że czujesz, że on się angażuje, bo ty masz go... Angażuje się, tak, tak. Ten wdech i wydech rzeczywiście angażują. Tak, czy to czujesz, że... I zbierają że... Zbieram. Te mięśnie proste. Zbieram właśnie, i lekko tak. Też do góry je prowadzę, ten pępek do góry. Też sobie możesz teraz wyobrazić, że na przykład wkładam swój palec do twojej pochwy i jeszcze w tym samym czasie starasz się ten palec wciągnąć, ale tą warstwą w środku. Tak zassać. Tak. Fajna wizualizacja, masz słomkę do picia i tak jakbyś się chciała napić wody. Ja też słyszałam wizualizację, że wciąganie spaghetti. A, bo ja bym chciała wciągnąć to, spaghetti. To jest ważne, Ola, spróbuj poczuć, jak to jest, kiedy ściśniesz pochwę, a jak to jest, kiedy chcesz podciągnąć do góry. Nas to jest interesuje inny ruch. Ten ruch nieściśnięcia, bo też może nam to spowodować dużo napięcia na warstwie tu powierzchownej, tylko interesuje cię jakby pociągnięcie, taka elewacja do góry. Ja to czuję. Czujesz? Ja ten ruch tak potrafię w sobie wydobyć. Tak, i to też jest takie ćwiczenie, które potrzebuje czasu. Ty nie możesz się śpieszyć, bo po prostu zrobimy nie to, co trzeba. A teraz spróbuj zrobić coś, czego nie chcemy. Tylko, czyli wciśnij mocno plecy w podłogę, zaciśnij pochwę i wciągnij pępek do kręgosłupa. Kilka razy powtórz. Tutaj czuję takie mocne napięcie wszystkich mięśni. Ale czujesz, że jest inaczej? Tak, tak. Że to jest takie ściśnięcie. Takie ściśnięcie. Które też może powodować, że ty wypychasz dno miednicy. I może na przykład się w tym momencie pojawić ucieczka siusiu. I tego nie chcemy, bo ty chcesz to wszystko podciągnąć do góry, a nie wcisnąć do środka. Czyli też muszę pracować trochę głową. Muszę o tym myśleć, co się dzieje i co chcę osiągnąć. I teraz też spróbuj sobie dodać takie ćwiczenie, kiedy ściągasz cały obszar brzucha, że z wydechem dodatkowo jako utrudnienie przesuwasz jedną nogę po macie, prostujesz, ale nie tracąc tego, co się dzieje w twoim brzuchu. Nie napinając brzucha dodatkowo. Tylko takie 30% około napięcie, to nie jest zassanie się na maksa, jak robimy na przykład biceps, tylko to ma być łagodne. To też spowoduje, że będzie ustabilizowany twój dół pleców.
Ja mam tutaj piętę, która niestety nie chce się ślizgać. Na pewno fajniej by było w skarpetce tak. to robić, kiedy ta skarpetka by się tak fajnie ślizgała. Tak, czy w przypadku łóżka na sali poporodowej. Na pewno też, na prześcieradle też by było łatwiej. Ale czy czujesz, że ta noga dodaje ci jakby w cudzysłowie utrudnienie? Mi to wprost przeciwnie chyba, właśnie takie ułatwienie, tak jeszcze bardziej rozluźnia brzuch. Zwłaszcza jak ją... Tylko wyprost nogi ma powodować zaangażowanie tutaj środka. No, żebyś też nie traciła pracy miednicy. Kolce biodrowe na jednej linii, że ta miednica ci nie tańczy w ruchu. Tylko też właśnie spróbuj poczuć, że to nie jest takie zaciśnięcie ciała i wyprostowanie, tylko to jest wszystko subtelnie, płynne. Jak się robi właśnie tak płynnie, wolno, to czuć tą pracę. To jest taka aktywacja. Pracę, aktywacja tych dolnych mięśni brzucha, tej na miednicy. I jeszcze raz jedna, druga. I to jest najprostsze, najfajniejsze ćwiczenie, które powinniśmy od razu po porodzie włączać. Nie potrzebujemy brzuszków, bo teraz spróbujemy zrobić klasyczny brzuszek i wytłumaczymy też dziewczynom, o co chodzi. Przełóż ręce za głowę i zacznij robić brzuszki. I w sytuacji, kiedy jesteś kilka dni po porodzie, pracuj. My nie umiemy jeszcze tego dna miednicy aktywizować, bo ono jest jakby troszeczkę żyje swoim życiem. I w momencie, kiedy ty robisz brzuszek, to cała siła w brzuchu, która się pojawia, zaczyna powodować, że wszystko się jakby wyciska. Tak, tak jakbym ścisnęła takiego, nie wiem, naleśnika. Jak go ścisnę, to serek wypłynie. Więc to, co jest dla mnie istotne, to jest nauczenie się techniki. Brzuszki nie są złe pod warunkiem, że je robimy dobrze. Czyli ja powinnam czuć, że nim się zbiorę do góry, to już cały dół aktywizuje do góry, a nie powoduje, że wypiera. Po porodzie to wszystko jest bardzo słabe, więc jeżeli nie umiałyśmy się aktywizować wcześniej, to będziemy w większości przypadków pogłębiać problemy, które nam spowodowała ciąża. Czyli nie robimy brzuszków po ciąży. W ogóle nie ma celu i to ja już nie robię. Rozluźnij sobie brzuszek luźno, też chcemy go puścić. Też mogę sama sobie tutaj właśnie tak pomasować. Tylko ważne jest to, żeby to działo się przy wydechu, że ja to zbieram tak naprawdę oddechem. Cały czas to zbieram. No, czuję, że te mięśnie się przybliżają. To jest coś, co nam nie zaszkodzi, wspomoże. Natomiast będzie trzeba wykonać też po porodzie, oczywiście nie od razu w pierwszych dobach, w okolicy połogu, ocenę rozejścia mięśni brzucha. Jak to robimy? Przełóż ręce za brzuszek, za głowę, unieś głowę jak do brzuszków i fizjoterapeuta. Odsuniemy może, żeby było lepiej widać sobie. Właśnie, które to są miejsca. Będzie wykonywał test rozstępu brzucha, czyli na napiętym brzuchu, jak przy brzuszka. Ale to w jakim momencie? 4-5 tygodni po porodzie, po okolicach, koniec połogu, bo przez połóg dajemy czas, żeby brzuch zrobił to, co może. Oczywiście te proste ćwiczenia oddechowe wykonujemy. Jeżeli wchodzą nam więcej niż dwa palce, to możemy uznać, że jest rozstęp, ale same dwa palce wchodzące nie świadczą o tym, że ten rozstęp na pewno jest problemem. Wiadomo, że w okolicy pępka ta dziurka będzie większa niż na górnym aktonie czy dolnym. Jeżeli do tego by ci się pojawiał stożek, tak, kulka by się pojawiała, czyli przepuklina, gdzie jelita nam się wpuklają, jest to sytuacja, w której powinniśmy sobie popracować już pod okiem fizjoterapeuty na terapii brzucha. Albo jeżeli będą mi wchodziły 3-4 palce. Dlatego test można sobie w domu zrobić, ale jeżeli czuję, że dwa palce wchodzą, to też od razu nie uznaję, że mam diagnozę rozejścia, tylko muszę u fizjoterapeuty sprawdzić, czy jest funkcja. Teraz połóż się, odpocznij. Ja chciałam tylko powiedzieć dziewczynom, że to jest bardzo ważne. Mi niestety nie udało się uniknąć przepukliny pępkowej i musiałam pójść na operację, ale teraz dzięki Izie wy możecie świadomie tak pracować, żeby tego uniknąć. I do tego też dążymy, żeby unikać wszystkich ingerencji, operacji, tylko pracować samej, na sali już. No niestety już. 10-15 lat temu wiedza na ten temat była znikoma, więc jeżeli przepuklina była, to bardzo często niestety narażaliśmy kobiety na kwestie operacyjną, narkoza, wiadomo, że jest to operacja, świeżo po porodzie też nam to nie sprzyja.
Natomiast to nie jest tak, że każdy rozstęp powyżej dwóch palców jest do operacji. Naprawdę bardzo dużo można zdziałać terapią, ale nie mylmy ćwiczeń fitnessowych z terapią rehabilitacyjną. Czyli gdzie powinniśmy się udać, żeby zobaczyć, żeby kto nam zbada? Jest to fizjoterapeuta uroginekologiczny. Mhm. Ewentualnie też niektóre położne się tym zajmują, ale tak jak mówię, trzeba to ocenić po połogu. Czyli te po połogu idziemy do fizjoterapeuty albo położnej. Tak, i co on ocenia? Oceni sobie właśnie to, jaki jest stan brzucha, bo to, że tobie się może wydawać jako kobiecie po porodzie, że mam rozstęp, to może wcale o tym nie znaczyć, bo to, że dwa paluszki wchodzą, specjalista. Trzeba ocenić funkcję po prostu, bo jeżeli jest funkcja zachowana, to czasem nie ma potrzeby tutaj pracować. I dodaję indywidualne ćwiczenia. Na pewno to ćwiczenie, które robiłyśmy oddechowo, ono nam nie popsuje niczego w ciele, tak jak powiedzmy brzuszki obciążą. Natomiast musimy znaleźć przyczynę. Przyczyn może być mnóstwo, nie tylko samej ciąży, więc ćwiczenia muszą być celowane w przyczynę danej kobiety, także ja tutaj jakby jestem przeciwnikiem dawania skryptu, 5 takich ćwiczeń, na pewno zamkniesz rozstęp. Bardzo indywidualna sprawa. Bardzo, więc warto w to zainwestować, a nie w karnet na siłownię. Co jeszcze warto po porodzie robić? Bardzo proste ćwiczenia przeciwzakrzepowo usprawniające krążenie. I teraz spróbuj, Ola, po prostu do wyprostu nad podłogę prostować nogi i stopą pracować pięta, palce kilka razy. Czy to też w szpitalu robimy? Tak, możesz robić. Główka leży i też jak podniosłaś nogę, to na pewno poczułeś, że brzuch się zaktywizował. Oj, tak, bardzo. I teraz też najważniejsze jest to, żebyś nie czuła, że to cię wypiera wszystko, tylko że ty, mając uniesioną nogę, która napięła brzuch, wszystko podciągasz do góry. Czyli te mięśnie dla mnie. Bo może być tak, że sam wyprost nogi zaraz po porodzie spowoduje, że to wszystko będzie tutaj nam uciekało. Mhm. Nie będę tego kontrolowała. Muszę się na nowo nauczyć obsługiwać swoje ciało. I zmień nogę na przeciwną. Hop, wyprostuj. Zaangażuj też brzuch. Jeżeli nie mogę zapanować nad tym brzuchem, nad dnem miednicy, to to ćwiczenie po prostu może kobieta robić w położeniu nogi w odciążeniu. Tak, po prostu. Tak? I tutaj już też pewnie pojawia się inne uczucie. Inne. Inne, ale też czuję, że tutaj też wszystko pracuje. Też zwróć uwagę, że żeby przy wyproście nóg nagle kręgosłup ci nie uciekł do sufitu. Tak. Bo też wtedy, czyli on ma być ustabilizowany. Czyli unikamy wyginania pleców, ale też ściskania. Bo często taki mit jest pępek do kręgosłupa, plecy przyklej do podłogi. I tak to niestety też może też mówi. Spowodować dno, obciążenie dna. Czyli to zapobiega zakrzepom, tak? Tak, usprawnia krążenie. Wyprostuj sobie obydwie nogi po podłodze. I też zapracuj stopami, to co robiłyśmy na ciążowych ćwiczeniach. Pięta palce. Łapanie. Tutaj krążenia, stop. Jeżeli będzie taka możliwość, to teraz jak skończysz krążenia, znów palcami popracuj na siebie i dodaj ruch rąk do tyłu. Wdechowo się wyciągnij, ale kontroluj, co się tutaj dzieje, nie o tym. Też możesz podciągnąć brzuszek, zamknąć go i z wydechem wróć. Dołączamy tu ćwiczenie oddechowe, w związku z tym też poprawa samopoczucia. Tak, natlenie się, odetchnę całą. Maluszek śpi między karmieniami, masz czas nawet czasami 2 godzin, żeby coś lekkiego, delikatnego zrobić. Jeśli nie śpię. Jeśli nie śpisz. I też to ćwiczenie nam może ładnie naangażować napięcie brzucha. Tak? No i też barki uelastycznić, tutaj otwarcie, klatką piersiową popracować. Przewietrzyć się można wewnętrznie. Tak. A spróbuj, Ola, robić to ćwiczenie na zasadzie puszczenia brzucha, takiego braku kontroli. I stopy, i ramiona. Tak. Że wszystko tutaj nic nie, jakby jest niezaangażowane, no bo też nie możemy tej kontroli mylić z zaangażowaniem. Czujesz różnicę jakąś? No to jest takie przyjemniejsze. Przyjemniejsze, ale też kwestia, co jest naszym celem, tak? Bo tutaj może być tak, że jeżeli ten brzuch jest bardzo osłabiony i dno, to niestety gdzieś tam nam może to wszystko iść do dołu. Zamiast lekko angażować się do góry. I teraz mamy położoną głowę, więc raczej nie grożą nam zawroty, prawda? Nie, w tym przenoszeniu rąk za głowę. Swobodnie. I swobodnie możemy wykonywać. Też możesz zatrzymać ręce w górze, cofnij barki do podłoża, tak żeby nie były zamknięte. I proste ćwiczenia właśnie takie krążeniowe. Tu wdech, wydech. Do jednej strony,
do drugiej. No, my jesteśmy tak naprawdę po operacji albo po zabiegu, jakim jest poród. 9 miesięcy ciąży, która no niestety obciąża ciało, chociaż wspaniałym stanem, czasem trudnym, jest dużym obciążeniem, więc my musimy to ciało bardzo łagodnie traktować. I ty możesz na zmianę znów popracować. Teraz spróbuj w tym ruchu ująć tylko kolana, żeby stopy na podłogę. I teraz ramiona. Wdech, wydech, spokojnie. Jest bardzo duże zmęczenie po porodzie, to też takie ćwiczenia po prostu mamie dodają trochę energii. Zdecydowanie tak. Niestety ja bardzo ubolewam, że na tych oddziałach położniczych rzadko kiedy zdarza się, że jest fizjoterapeuta zatrudniony, nie od kolana, który się zajmuje zerwanym stawem ACL-em, więzadłem krzyżowym, tylko który się specjalizuje właśnie w kobiecości, w fizjoterapii kobiecej. Ja mam trochę nadzieję, że im więcej będziemy o tym mówić, im społeczeństwo będzie bardziej świadome, tym te zmiany zaczną szybciej następować. Później ręce połóż wzdłuż teraz. I też bardzo proste ćwiczenie. Dłonie do podłogi, stopy, weź wdech i z wydechem poprzez zaangażowanie w to, co robiłyśmy wcześniej, brzucha, mocno wciśnij stopy i ręce w podłogę, czując opór. Też się możesz napiąć pośladki, dno miednicy. I na wdechu puść. Wspaniałe są takie ćwiczenia izometryczne. Czujesz? Tak, bez ruchu. I a już mięsień dostaje bodziec, dostaje informację, jak kierunkować. I dziewczyny, ja też Was bardzo chciałam zachęcić do tego, żebyście ćwiczyły, nawet właśnie pomimo zmęczenia, o którym mówi i zapowiada, że poród jest niesamowitym wysiłkiem, ale te ćwiczenia nie są przede wszystkim męczące, a są bardzo potrzebne i dodają energii, dotleniają, otwierają nas i wytwarzają te endorfiny. No i też dajemy takie pierwsze informacje dla mięśnia, który jest jakby, uczy się żyć ten mięsień na nowo i my mu już dajemy informacje, w którą stronę jak. Więc że on z nami nie będzie miał za łatwo. Tak, to my nim decydujemy, a tak, nie on żyje swoim życiem. I na początek tyle. 6 tygodni po porodzie fizjoterapeuta i dopiero zobaczymy, na co pozwoli. Często panie na przykład pytają mnie, kiedy będę mogła zacząć biegać po porodzie, bo przed ciążą 3 razy w tygodniu uprawiałam lekki jogging. Mhm. Znów to będzie bardzo indywidualne. Oficjalnie, zgodnie z zaleceniami, mówi się o tym, że 6-8 tygodni po porodzie drogami natury można wrócić do sportów, które uprawiałyśmy, 12 po cięciu. Ale wszystko będzie zależało od tego, co nam oceni fizjoterapeuta. Może się okazać tak, że jedne z nas wrócą po 6 tygodniach, a inne po 6 miesiącach. Iza, jeszcze pytanie. Te ćwiczenia, które pokazałaś, leżąc w szpitalu, czy wystarczy je zrobić raz dziennie, czy na przykład 3-4 razy, czy co godzinę, czy jak mamy ochotę? To są ćwiczenia, które nas nie przeciążą, więc jak mamy tylko możliwość, czas i ochotę, im częściej, tym lepiej. Czyli na przykład stopy możemy angażować. Tak. Kilka razy w czasie godziny. Jak najbardziej. Przenoszenie rąk za głowę. A jeszcze mam i za jedno pytanie, bo teraz bardzo modne jest skakanie, trampoliny. Bo bardzo szybko się spala kalorie, rzeczywiście jest bardzo energetyczne. Czy polecasz kobietom taką formę ruchu? Czy to jest ok, jeśli wyjdziemy już z połogu, minie kilka miesięcy i chcemy schudnąć jeszcze szybciej? To co wtedy, czy trampoliny? Na pewno kobiety dobre? W ciąży i tutaj bardziej mam na myśli pierwszy trymestr, bo często panie myślą, że w pierwszym trymestrze można robić wszystko to samo, to totalny zakaz. Po porodzie tak samo i to myślę będzie bardzo indywidualne, jak długo. Generalnie może być nawet tak, że panie, które jeszcze nie są w ciąży i tak nie powinny na te trampoliny chodzić. Dziewczyny, jeżeli widzicie, że idę na trampolinę, nawet nie na trening z trampoliną, tylko z dziećmi, po prostu poskakać, bo synek, córeczka chce się pobawić z mamą, i czuję, że 2-3 razy skoczę i ucieka mocz, mam wrażenie, że coś jest jakaś taka kulka w pochwie, jakby się coś obniżyło, no to jest to informacja, że kompletny zakaz. Nie potrzebujemy. To jest bardzo duże obciążenie dna. Jeżeli te problemy są już przed ciążą, z trzymaniem moczu, ze statyką, to niestety trampolina to nasili, ciąża, poród również, więc... Trzeba bardzo uważać. Trzeba bardzo uważać. Przede wszystkim siebie obserwować. Mm. Iza, ja chciałam Ci bardzo podziękować za te ćwiczenia. Mam nadzieję, dziewczyny, że będą Wam przydatne te informacje. Będziecie ćwiczyć po porodzie. Nie ma tak naprawdę na co czekać, tylko trzeba to robić umiejętnie, z głową, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Tak.
tylko w zdrowiu wracać do tej naszej formy sprzed ciąży. Pozdrawiamy Was serdecznie i zapraszamy oczywiście do dalszych ćwiczeń. Cześć! Pa.